Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Assassin's Creed 4 Black Flag u mnie na kanale. Startujemy w zarąbanym, absolutnie zjebanym biurowcu Abstergo. Chuj w dupę temu wątkowi, ale spokojnie, nie skupiamy się na negatywach. Zamiast tego siadamy do gry właściwej, czyli do przygód Edwarda Kenwaya. Ojca Heyfama i dziadka Connora z trzeciej części oczywiście. Welcome to Animus Omega. Omega, powiadasz. Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neural transmitters activated. Swoją drogą, jako że nagrywałem polską wersję z dubbingiem AC1, tak więc powiem wam, że to jest dokładnie ten sam głos pani, która czytała nam tutorial w pierwszej części. Ciekawostka. Najwidoczniej z jakiegoś powodu dalej ta kobieta jest na liście płac Ubisoftu. Chciałem powiedzieć Abstergo. Każdy może się pomylić. Tak, i jesteśmy naszym jednym z większych miast tej gry, mianowicie Hawanie. Mamy w końcu tytuł gry. Na mojej definitywie ten tytuł można było pokazać wcześniej, jak wiecie. Edward z Bennettem wypływali z tamtej wyspy. To był o wiele ciekawszy moment na zaprezentowanie go. Ale no nic, jesteśmy na Hawanie. Lively Havana. I've been here once before. It was a truly awful pleasure. I niestety to jest właśnie ta lokacja, gdzie wersja na PS3 nie domaga. No, just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. I bardzo często głupi klatki. Like yourself must be cautious. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Nothing wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. Piwarnia, tak, jesteśmy piratami i naciągamy kaptur na głowę z jakiegoś powodu. I tutaj właśnie napisy naprawdę nie dają rady. Dużo jasnych podłoży i dużo białych napisów. A, uwielbiam tę grę, absolutnie uwielbiam ten klimat, to jest to. O, i już dropimy klateczki, no, proszę bardzo. Ohoho. Koty! Cześć, kocie. Wow, nie mogę być w interakcji z kotem bez misja, goddammit. Aha! Here's a purveyor of personal defenses. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he's selling. Maybe I'll buy a sword too, and we'll both jump rank. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils! Jaki przyjazny. Lend us a few reals, then. I did save your skin. Ah, totalnie na tobie tego nie wymuszamy. Dobra. No i jak to bywa na początku prawie że każdej części Assassin's Creed, musimy kupić sobie broń. No i wiecie, nie kupujemy miecza, nie, kupujemy zestaw mieczy. I tych mieczy jest tutaj naprawdę sporo. I niestety, co nie zostało poprawione w stosunku do poprzedniej części Assassin's Creed, to poziom trudności. Dalej bez żadnego problemu przebilibyśmy się tą grę na zwykłych mieczach i zwykłym pistolecie. How do you fare? I had only enough for a small knife, sadly. Still, it'll do in a pinch.
Oh, Puffer Duff. I have led us astray, Duncan. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern with a sort of courtyard interior. Okej, okay, ta już tutaj gra wprowadza nas, że jeśli chcemy poznać jakąś okolicę, no to oczywiście musimy się synchronizować. Nic, czego fani serii Assassin's Creed by nie znali. I to jest jedyne wyjaśnienie zdolności parkurowych Edwarda. Najwidoczniej żeglarze są mistrzami parkura. Nie znam żadnego żeglarza, więc nie potwierdzę, ale skoro Assassin's Creed tak mówi, to musi tak być, prawda? Ogólnie tak, model parkoura jest jeszcze bardziej upłynniony w stosunku do AC3. Już tam było dobrze, a tutaj jest jeszcze lepiej. To już naprawdę fajnie to działa. Oczywiście podczas pościgu dalej bardzo łatwo jest skoczyć tam, gdzie się nie chce, ale no cóż, taki już... Wow, 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 wow! Co się kuźwa dzieje? Super, brawo Bennett, daj się kuźwa okraść, dosłownie nie było mi minutę przy tobie. Noż, come on, chłopie, jakim cudem ty dożyłeś takiego wieku? O, i widzicie, jak pięknie gubimy sobie klatki. Dobra, powalony, na szczęście zblokował się. Co? What the... Ej, kolego. Dobra, miałem go poddusić. Ta. Wow, miał przy sobie całe 10 rali. Rali obstawiam po prostu. Dobra, śmigamy. Co tam? Nie dawaj się okradać, proszę cię, błagam. Tak, totalnie, jasne. We've arrived. Patrzcie na te wszystkie brzydkie twarze. Na tych wszystkich brzydkich ludzi. Pijanych brzydkich ludzi dodatkowo. I'm English myself. Biding my time. Till next war calls me to service. Lucky King George. Having a piss pot like you flying his flag. To było niemiłe, Edwardzie. Skulk! I've seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? Ooh. Hey, come on. Nie spalaj moje przykrywki, co? Hey, I warned him. A, i tak, mówiłem wam na początku. Sam start tej gry, pierwsze rozdziały to czysty chaos. Co chwilę dzieją się rzeczy. My nie mamy pojęcia dlaczego, teraz bijemy się w karczmie, najwidoczniej, bo jesteśmy piratem, więc musimy walczyć w karczmie. O, to nie ma, kurwa, kolego. Ale dobra, muszę generalnie dwa razy nacisnąć, żeby rzucić, oczywiście. Bum, proszę. O, obalili się. I tam mogę kopać? Nie mogę tak naprawdę, bo to tutorial. A, plaskacza, bitch slap, bitch. Hop. Pach, pach. Jeszcze raz. O, pudło, kolego. Ach, mi się podobają te ruchy w tej walce. Generalnie brakuje, no i to jest aby coś, co po prostu ma każdy Assassin's Creed. W tym wszystkim bardzo często brakuje tempa. Widać to dopiero w momencie, kiedy wejdziemy już w fajną kombinację zabójstw, ale jakby początkowe ciosy są zawsze bardzo wolne. Ej, nawet mi nie ruszyli, nie wiem, czemu mam złamany nos. I Edward najwidoczniej znalazł w kieszeni bomby dymne. A to kurwa ci niespodzianka, nie? Okej, mamy ten bardzo łatwy do przejrzenia dym, który jednak dławi naszych wrogów. O, i możemy się ładnie schować. Nie, jednak nie możemy, bo nie. Dobra. Bo ktoś w ostatniej sekundzie nas zauważył. No i tradycyjna część Assassin's Creed, czyli pościg. Dobra, musimy skoczyć na dachy. Oczywiście, jak zwykle, to dachy są rozwiązaniem. Wow, kolego! A się do mnie dodaszowałeś.
A, dobra, dobra, dobra. Tak, tędy droga. Pach, 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 pach. Wykorzystujemy oczywiście zręczność asasyna, bo jakby inaczej. I tak od razu jakby Edward może chodzić po drzewach, nie to co w przypadku Heifema, gdzie musimy czekać na przejęcie kontroli nad Connorem, by móc popsać po drzewkach. O, i proszę bardzo. Perfekt. Raczej nas nie znajdą. Ach, dobra, ja jak idiota czekam, aż se pójdą, a przecież muszę opuścić obszar, no właśnie. Tak, tu wiecie, trochę nowego systemu, teraz nie możemy już po prostu uciec z walki, czy z poszukiwania, czy pościgu, nie, nie. Musimy faktycznie opuścić jakby okrąg poszukiwania i dopiero wtedy zniknąć. Okej, okay, i mamy tutaj co? Co mamy na mapie? A no tak, mapa jest praktycznie zasłonięta. I co my tu do cholery mamy? Zlecenia zabójstw. I teraz tak, zlecenia zabójstw to są takie bardzo standardowe misje Assassin's Creed. Jakby nie ma co się nawet z nimi zbytnio przejmować. Idź, zabij, wróć. Nic ciekawego. Co mamy tutaj dalej? Mamy kuferki. Mamy tutaj kuriera, mamy wieżę do synchronizacji. Dobra, może synchronizujemy się z tym dziadostwem. Potem wrócimy do Beneta. Ponieważ będzie on się tutaj zapewne zamartwiał. Tak, ogólnie co widać, że zniknęło. Zniknął tutaj wskaźnik poszukiwania. Nie ma już tej rozpoznawalności. I to głównie dlatego, że to w kontekście tej... O, cześć kocie! Najnormalniej w świecie... O, ociera się o nas. O, kochany koteł. Jaki słodki. Wziąłbym cię do domu. W kontekście tej gry by to po prostu nie działało, ponieważ... Ojej. Oczywiście rzadko to zauważył. Spieprzaj. Ponieważ, Jezu Chryste, nie mogę dojść do słowa, sam ze sobą, to jest kuźwa dziwne. Nie miałoby to zbytniego sensu, patrząc po tym, że mamy tutaj mnóstwo takich bardzo małych lokacji. Dosłownie Havana jest jednym z... Havana jest jakby największym miastem gry. Potem mamy jeszcze parę jakby lokacji na osobnych loadingach, ale to są bardziej znowu całe jakby wyspy czy coś takiego, a nie poszczególne miasta. Zamiast tego mamy mnóstwo takich malutkich właśnie miasteczek portowych, malutkich wiosek gdzieś tam niedaleko brzegu i tak dalej. I tego jest naprawdę mnóstwo, dosłownie dziesiątki tego są. Więc jeśli wiecie, mielibyśmy gdzieś tutaj wskaźnik poszukiwania, to on jakby nie spełniałby się w tych wszystkich wioskach, to byłoby dosyć głupie. A więc to jest akurat, to jest coś, za czym akurat nie tęsknię. Poza tym, wiecie, jakby to zrywanie co chwilę plakatów, czy przekupywanie jakichś tam gazeciarzy, to męczyło po jakimś czasie, wiecie, bo jakby nie sprawiało żadnej trudności, ale i tak trzeba było to robić, więc zabierało tylko bez sensu czas. A i tak, dlaczego Edward, nie Assassin Kenway, wykonuje skok wiary w ten bardzo charakterystyczny sposób? Nie mam zielonego pojęcia. Klimat tego wszystkiego jest nieprawdopodobny. Jezu Chryste, jak ja to absolutnie uwielbiam. Ludzie zajęci swoimi sprawami, strażnicy patrolujący, ta błękitna woda, gdziekolwiek nie spojrzy. Patrzcie, jaka ta woda jest cholernie czysta, no come on. To jest cudowne. Gdzieś oddał jakieś wyspy, statki, ach, cudowna sprawa. I właśnie, to jest aby wiecie to, co mówiłem w Assassin's Creed 3 i zwłaszcza Liberation. Tam miasta były nijakie, były szare, bure, ponure, absolutnie bez wyrazu. Mimo tego, iż na ulicach teoretycznie działo się dużo, byli handlarze, nawojący, zbierały się tłumy, które chciały coś tam protestować, buntować się i tak dalej, to i tak było to szare, bure, ponure i nijakie, po prostu przez jakby region, który tam wybrano, a także jakby epokę, w której się to wszystko działo. Tutaj, przez to, że jesteśmy jednak parę, kilkanaście, kilkadziesiąt może lat wstecz i wybrano bardziej tropikalne klimaty, wszystko jest o wiele bardziej żywe, w to chce się po prostu grać, chce to zwiedzać, chce się to patrzeć, chce to słuchać, ta muzyka, ach, naprawdę, będę się jarał tą grą, będę się jarał. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar. Oh, and your dispatches. Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee mal dad, so I'd rather not ask. Shit!
right, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Okej. Okay. Nasi dwaj panowie z otrzaskanymi ryjami. Dobra, musimy śledzić gości. I oczywiście tak, wzrok orła. Nasza cudowna cecha genetyczna, która jest tak rzadka, jednocześnie mają każdy bohater Assassin's Creed. You don't mind me tagging along, do you? Not if you keep quiet and stay out of sight. A i tutaj Bennett będzie się z nami kręcił. Możemy wynąć tancerki, które oczywiście swoimi walorami będą odciągać od nas uwagę. Totalnie, wiecie, ten wielki gościu w kapturze pośrodku tłumu tancereczek nie rzuca się w oczy. Ale wiadomo, to już wielokrotnie się zdarzało w Assassin's Creed. No i śledzimy. Legalnie zarekwirowano nam oczywiście tutaj, legalnie, wiecie, w cudzysłowie, legalnie zarekwirowano nam nasz towar. I generalnie tak, cieszę się, że tak, jest znowu wzrok orła, on nabrał sporo sensu. Jednocześnie nie jest tak chamsko OP, jak wiecie, wszystkie te intuicje, tryby widzenia, tryby detektywa i tak dalej. Co się tutaj dzieje? A, egzekucja, tak? A, dobra, dobra. Nie potrzebuję was, kubitki. Nie potrzebuję was. Tak, on nie jest taki OP. Wzrok orła nie jest taki OP, ponieważ nie widać w tym momencie interfejsu. A także on wyłącza się chyba w momencie, kiedy... O właśnie, kiedy zaczynamy biegać. To jest coś, co wiecie, robimy tego dużo w Assassin's Creed, tak? Więc jakby... no, nie możemy chodzić cały czas na trybie... na wzroku orła. To po prostu tak nie działa. Oj, oj, oj. Ej, kurde, no... Shut up. Jezu, Edward! Edziu, możesz naprawdę go ten... Jednak, wiecie, nie żyjmy w raju zbyt długo. Dalej gramy w grę od Ubisoftu, prawda? Cokolwiek robisz, naprawdę. Jak mnie wkurzałem ci strażnicy na dachach, to jest coś, czego naprawdę nie powinno być w tych grach po prostu. To był błąd, nie powinieneś był go skopywać. Nie spychaj wrogów, Edward. To nam szkodzi, naprawdę, chłopie. Masz być anonimowy. Chyba nie rozumiesz, co to do końca znaczy. Dobra. Chcę namierzyć tego drugiego gościa, o właśnie. A, za to teraz wzrok orła pozwala widzieć przez ściany kogoś, kogo zaznaczymy. Co jest przydatne. I też, aby za dużo osób naraz nie może być zaznaczone, coś będą do 5 czy 6 ogranicza. Dokąd tak zmierzacie, panowie? Co mi się tak śpieszyć zaczęło? Nie zauważyli mnie, to na pewno. Jeśli by zauważyli, to no cóż, game over, sorry. Nie, nie, Edward, nie drabina, nie, nie drabina. O, tutaj właśnie. Niestety aktualnie, jakiś czas temu, to coś, co mówiłem już w Liberation, ale... Powtórzę to dalej. Ja jestem przyzwyczajony bardziej do precyzyjnego, ale bardziej wymagającego parkoura z Dying Light niż do tego automatycznego biegania po dachach z właśnie Assassin's Creed. Już, gro. A, tak, kolejnymi znajdźkami są szanty. Takie jakby pirackie pieśni, bardziej marynarskie w sumie. Jeśli będziemy zbierać ich nutki, no to potem, mając swój własny statek, będziemy mogli poprosić naszych tutaj marynarzy o zaśpiewanie nam ich. A naprawdę goście, jak na ludzi, którzy zajmują się łupieniem i mordowaniem, to naprawdę radzą sobie ze śpiewaniem. A, tam już ich podsłuchiwać, tak? Cudownie. Tak, kurde, Edward. Dobra. Oczywiście, a nawet czekajcie, na jeszcze troszkę inaczej. O. Tak, na szczęście zastanie wśród tancerek, nie musimy płacić. Dobra, gadajcie, panowie. Uspokójcie się i dajcie się posłuchać asasynowi Alfonsowi. Dobra, w sumie. A, god damn it! Granie w inne gry. Dobra, chciałem je wynająć, a pierdolnąłem bombą. Okej, po raz kolejny padło nazwisko kapitana Mendozy.
Things I can sell. Tobacco, rum, sugar. See, see. We have much fine sugar. Rates we took off a fat Englishman last night. Englishman? Długa przerwa. No panowie, dialog. O, właśnie. Sugar from Barbados. Very fine. We hold it in the Castillo after the man started the fight last night. O, egzekucja, nice. Left this sugar behind. Very fine. Por el delito de motín contra su capitán, el company of the Castillo. Morir en la horca. No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Ach, egzekucja. Generalnie to jest, no cóż, trochę lat minęło i jak się wszystko pozmieniało. Kiedyś jakby, jako że nie było telewizji, internetu i filmików z kotami, no to ludzie tutaj oglądali egzekucje. Śpieszyli się, zbierali się tłumnie i dobrze bawili się, patrząc jak ludzie umierają na ich oczach. A teraz przed 22 nie można nawet puścić filmu w telewizji, w którym się przeklinało. Taki znak czasów. Tą drogą, nie wiem czy zwróciliście uwagę na tego wielkiego draba w zbroi. A jest postać, która powróci. Gościu osobiście nadzorował egzekucję. Kapitan Mendoza prowadzi nas bezpośrednio do miejsca przechowania naszego cukru. No naszego cukru, w sensie bardziej oczywiście zależy na naszym ładuneczku i na tej dziwnej kostce Rubika, którą znaleźliśmy w pakuneczku asasyna. Jakby tutaj oczywiście cukier Beneta to sprawa drugorzędna. Okej, panowie się będą dobrze bawić, a my spróbujemy okraść tego gościa. Nie gwarantuję, że mi się uda. Okradanie dalej działa jakby chciało, a nie mogło. Na przykład prościej mogę zrobić to tak, czekaj. Wow, uniknął. Dobra, zabijemy go po prostu. Pach, pach, pach. No, wiecie, efekt walki byłby ciekawszy w momencie, gdy na przykład, nie wiem, odtwarzałyby się dźwięki. Dobra. No i teraz musimy odzyskać to, co się należy. Oczywiście możemy wbić się, wiecie, guns blazing, swords in hands przez główne drzwi, ale no cóż, może postarajmy się, nie mówię, że to nam się uda, ale przynajmniej postarajmy się zrobić to bardziej, wiecie, assassin style. Po tych zupełnie fajnie rozłożonych słupeczkach tutaj. I tak, mamy nowe rodzaje przeciwników, mamy na przykład snajperów, którym szybciej nabijają się te kółeczka, wiecie, aby tutaj uwagi. No i którzy, no, mają po prostu broń palną. Abyś ten kolego ze stamtąd poszedł, ale by mi to kuźwa robotę ułatwiło, naprawdę. O, dobra. Namierzyłem go. No dalej, koleżko, nie daj się prosić. Idź stamtąd. Czyli tak, nie mamy jeszcze zbyt wielu narzędzi do, no cóż, pełnienia swojego zawodu zabójcy. Ale to wiadomo, czasem się zmieni. I tak póki co musimy działać na tym, na czym możemy. A co my tu mamy? Tak, możemy przylepiać się dalej do narożników. To jest całkiem spoko. Tej możliwości nam nie zabrali. Ojej. Pan co tutaj idzie? Zaznaczamy drani. Niestety przyklejanie się jest automatyczne, przez co no działa, wiecie, różnie. O. Chodź tu, grubasie. Nie gwizdaj, Edward. Chciałem go przeszukać. O, dziękuję. Dobra, po prawej mamy kolejnego ziomka. To jest dziwne, że mam ich zaznaczone na mapie, mimo tego, że ich jeszcze nie pooznaczałem tak jakby. Ale no dobra. Cześć, mogę cię zjeść. Albo poddusić, to też jest jakaś opcja. Możemy tutaj na przykład dokonać małego sabotażu i wysadzić te beczki, co wiadomo sprawi, że strażnicy zaczną panikować. Ale na chaosie i panice nam definitywnie nie zależy. Hmm.
na czym nam za to zależy. To właśnie o takie oto idealnie otwarte okno, po którym Edward oczywiście, z którego Edward może bez problemu dostać się wyżej. No, bez problemu, to dużo powiedziane. A nie, 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 okej, czekajcie, mam to. Hop. Tam nie doskoczę. Oczywiście tak, ponownie jak to w Assassinie bywa, tuzin nowych animacji, spinaczki i tak dalej. Wszystko w normie. Fragment animusa. Do haksów. Z jakiegoś powodu miałem status poszukiwania, to troszeczkę dziwne. Tak, chciałem go ściągnąć, ale obawiam się, że tamtych dwóch drabów po prawej by to zauważyło. Raz. No dalej, zaznacz się. Zaznacz się. O, dzięki. To sporo ułatwia. Nasz cel jest po lewej. Jezu, tu jest kurwa kolejny, poważnie gro. Forty w tamtych czasach, no nie pieprzyły się, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Strażnik na strażniku. Jeśli tutaj pewnie go ściągnę, to oni to raczej zauważą. Będę musiał znaleźć jakieś lepsze wejście. O Jezu, dobre z tej strony. Co mi się podoba, to to, jakie dobre tempo podczas spinaczki i przemieszczania się parkurowego ma Edward. To jest coś naprawdę... O, super, to już nie skoczę. To jest coś naprawdę... Uprzyjemnia to wszystko, dobra. Przejdziemy tutaj za róg. Dalej, spinaczko. Poważnie. Panowie, co wy tam odwalacie? Trochę powagi. Jesteście strażnikami. Klubom marynarki. Macie już zero napełnienia w tych kółeczkach. Nie powinniście mnie już szukać. Dajcie, że mi spokój. Zauważyliście mnie w tym samym czasie, do cholery. Czemu ty jeszcze tutaj jesteś, a on już sobie poszedł? God damn it, gro. God damn it, Ubi. Okej, okay, ale tam są kurwa kolejni. Bosko. Mam nadzieję, że nie ma ich tutaj więcej. O, jest kurde... Czy nikt mnie nie zauważył? To jest pytanie. Mam nadzieję. Jest, tam jest kuźwa kolejny. Czemu tu jest tyle strażników do jasnej cholery? Tu! Alto! Mam nadzieję, że ten gość się nie cofnie. No. Tamten oczywiście zauważył kuźwa zwłoki swojego kumpla, bo jakby inaczej. Chodź tu kuźwa, chodź tu. Nie pieprz, tylko chodź tu. Dobra, tamten będzie szukał. Ten se poszedł. Chciałbym, żeby tamten ziomek się... Come on, po co tu idziesz? Wow, nie zauważył nas, jest idiotą. Wyjebię go z roboty pewnie. Dobra. Tak, wiem, wszyscy mnie zauważyli, spokojnie. Akurat temu gościowi mogłem ładnie posłać skopa po prostu, nie? Gówno widzicie, mnie tu nie ma. Te ręce wcale nie należą do mnie. God, nie. Come on, Jezu Chryste! Wow. I tak, wiecie, to jest to, co oczywiście będzie się działo, na tym zagrajmy. Ja będę chciał zrobić wszystko jak najlepiej, ale jako, że, no cóż, elementy skradane są, jakie są w serii Assassin's Creed, nieważne jak są jak poprawione są, to dalej jest, no cóż, dalej może być o niebo lepiej. I koniec końców tak będę wszystkim wyrzynał. Oczywiście będę się starał w miarę robić wszystko na skradanie, bo takim graczem jestem, ale no cóż, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. I tak kuźwa bywa. Mimo tego, iż wiecie, jak grałem w to sam, to naprawdę... O, jest i nasza magiczna kuźwa kosteczka. Jest i cukier. Kiedy grałem sam, naprawdę starałem się robić wszystko na skradanie, nie dawać się zauważać, działać skrycie. W momencie, kiedy coś nie wychodziło, wczytywałem grę. Ale no cóż, sorry, na zagrałem, jest, nie ma na tego typu zabawy czasu.
O tak. Ach, uwielbiam to. I widzieliście, generalnie mimo tego, że zawiodłem totalnie w aspekcie skradanym, to już sama walka wyglądała spoko, kiedy wiecie, przeskoczyłem 3 razy od przeciwnika do przeciwnika i szybko ich załatwiłem. To było całkiem fajne, to wyglądało naprawdę przednio. Ale właśnie mówię, ten początek walki zawsze jest taki dosyć mdły. Dopiero potem akcja się rozkręca. No i oczywiście tak, Edward mając skoczyć na ten słupek, wpadł do wody. Niestety. Op. O, cudownie. Chociaż raz coś wyszło. Gadnij, co mam? Nie twój cukier. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. No tak, bo tutaj do jakiegoś gubernatora przyjechaliśmy. Racja, racja. No i wciągnęliśmy się w zabawy z Bennettem i odzyskiwaniu cukru i w ogóle, no oczywiście już nie ma 100%. Nie będę starał się robić misji na 100%, bo tak jak mówię, wszystko jest do zrobienia. Zrobiłem to na własną rękę. Potwierdzam, da się to zrobić i wygląda to wtedy mega fajnie, ale po prostu jest to w dużej mierze metoda prób i błędów niestety. Wiecie, uczenie się, gdzie dany strażnik pójdzie, obserwacja i tak dalej, to wymaga wszystko czasu. A zwłaszcza na początku gra nie daje zbyt wielu narzędzi do... O, to gdzie uciekasz, kolego? To chodź tu. Do właśnie skradania się, do naprawy ewentualnych błędów. O, jakieś rybki zapływają. Hop. Dobra, tutaj sobie zakończymy. Po małym tutaj... małym odwracaniu uwagi i karetce przed moim domem. Przez Bennetta teraz możemy ruszyć do gubernatora i odgrywać dalej naszą rolę asasyna Duncana i zobaczyć, no cóż, o jaką kwotę i za co się wszystko rozchodzi oczywiście. Tak więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę, co się kurwa tam dzieje. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Assassin's Creed 4 Black Flag. Na razie, neszko.